Łączymy się z powrotem, teraz gościmy w studio księdza Karola Mazura. Szczęść Boże! Szczęść Boże, witam serdecznie przyjaciół z studia smalowego. I was, którzy jesteście przed smartfonami, telewizorami. Tak, tak, takie hasło padło, telesmalowicze. Szczęść Boże! Ksiądz biskup, zapraszamy na pielgrzymkę rowerową do Rzymu! Nie ma takiej ramy, która by mi... Dlatego pomyślimy o aluminiowej. No właśnie, ksiądz już wspomniał, co będzie tematem naszego wywiadu, czyli pielgrzymka rowerowa do Rzymu. Tak, jestem miłośnikiem kolarstwa, kocham jazdę na rowerze, zarówno turystycznie, jak i tak wyczynowo, więc chcę tę miłością zaszczepić nie tylko dorosłych, ale również i młodych. Był taki czas, rzeczywiście mam, no cały czas pielgrzymuję do Częstochowy co roku, gdzieś tam przy okazji jeszcze do innych miejsc świętych, ale teraz z okazji zbliżającego się jubileuszu młodych, który będzie w przyszłym roku, a będzie to dokładnie, będą to wakacje 28 lipca, 3 sierpnia 25, no to padła myśl taka, żeby rzeczywiście pojechać z młodymi. Wszystko to zrodziło się wtedy, kiedy wracaliśmy z Lizbony, ze Światowych Dni Młodzieży i byliśmy zauroczeni tym, że mamy jechać w 27 roku do Seulu, ale też nasi pasterze powiedzieli, że jeszcze w przerwie będzie Rzym 25, więc pomyślałem sobie, samolotem, autokarem, to nie to samo, pojedźmy rowerem, ale żeby nie było, że z dorosłymi, więc jadę z młodymi, bo to jest w końcu jubileusz młodych. No tak, jubileusz młodych, ale dosyć odważna trasa jak na pierwszy raz, bo rozumiem, że pielgrzymki były z dorosłymi już, tak? A jaka grupa wiekowa teraz jest przewidziana? Właśnie to jest ciekawe, że jak ogłosiłem pielgrzymkę rowerową do Rzymu, to największe zainteresowanie jest wśród dorosłych. Rozmaitych ludzi, począwszy od takich, którzy jeżdżą dużo, jeżdżą mało, ale ja im wszystkim piszę, słuchajcie, na początku pierwszeństwo mają młodzi. I oczywiście starsi piszą, czyli młodzi duchem, tak? Mówię, nie, no młodzi tacy, którzy rzeczywiście czują się, którzy są młodymi, którzy chodzą do szkoły średniej, którzy są studentami, którzy no, gdzieś tam mają do 30-35 lat, tak? Więc tak rozumiemy człowieka młodego. Aczkolwiek jak zdarzy się ktoś koło 40, nie będę odmawiał, ale zakładamy, że pierwszeństwo zapisów mają ludzie młodzi. Okej. Jak będzie wyglądała trasa? O, piękne pytanie. To jest zasadne, żeby gdzieś powiedzieć w ramach tej naszej rozmowy o tym, jaką trasą będziemy jechać. Oczywiście wyruszamy z Chełma, czyli wschodnia część naszej archidiecezji. Jedziemy na południe do przejścia w Barwinku, czyli kierujemy się na Słowację. I później ze Słowacji, jadąc przez Słowację, kierujemy się w stronę Węgier. Węgry, później po Węgrzech mamy Słowenię i ze Słowenii jedziemy na Włochy. Czyli mówiąc krótko, troszeczkę omijamy te Alpy, największe góry, więc trasa wydawać by się mogła, będzie płaska. Tam najwyższe wzniesienia będą maksymalnie 1000 metrów nad poziomem morza, czyli wjedziemy na wysokość Zakopanego, nie więcej. Tak przynajmniej wstępnie zakładamy. Mhm. Przepraszam, jeszcze wiem, że chcesz powiedzieć, ale dopytam jeszcze. Jak z noclegami? Bo mnie bardzo ciekawi ta trasa. Przepiękna, ale jednak jest to wiele krajów. No właśnie, czy to w grę wchodzą namioty, w grę wchodzą jakieś kwatery prywatne? Jak to będzie wyglądało? No przyznam się, że obserwuję grupy rowerowe, które jeżdżą z Polski. Grupy rowerowe młodych. Mamy dwóch takich wybitnych księży, duchownych, którzy organizują takie wyjazdy. Ojciec Tomasz Maniura, Oblat, który z Niniwy, z ośrodka młodych, jeździ po całym Europie, jeśli nie świecie. Jest też ksiądz Grzegorz Kierpiec, ksiądz diecezjalny z południa Polski, on też jeździ. I przyznam się, że oni właśnie jeżdżą i nocują pod namiotami. Ale jak rozmawiam z rodzicami, rozmawiam z młodymi, no to gdzieś tam potrzeba jest jakiegoś komfortu wypoczynku. Namiot nie daje takiego wypoczynku, nie daje takiej możliwości, żeby rzeczywiście odpocząć. Więc ryzykujemy, tak to można nazwać, i chcemy nocować w hotelach. Dlaczego ryzykujemy? Z względu na to, że zwiększy nam się budżet. Ale jest na to pomysł. Mam na to pomysł w postaci nie tylko pozyskiwania funduszów od sponsorów, co już gdzieś tam mam jakieś wieloletnie doświadczenie w tym temacie, ale również chcemy organizować różnego rodzaju zbiórki elektrośmieci w parafiach młodych, którzy będą jechać z nami do Rzymu, więc liczymy na to, że wtedy być może te fundusze, czy te koszty uczestnictwa się zmniejszą, ale jednocześnie także wygoda pielgrzymowania będzie olbrzymia, bo wtedy jest nocleg w hotelu, a wtedy jest i prysznic,
i spokojnie czas na to, żeby gdzieś tam się rozłożyć, położyć, przespać tę noc, przemyśleć pewne rzeczy, bo to zwykle też jest taki ważny czas na to, by później rano się zregenerować i ruszać w trasę. Mhm. Super. Super. Tak. I jaki jest szacowany koszt takiej uczestnictwa w takiej pielgrzymce? Realnie mówiąc, taki koszt od dnia to jest około 30 paru euro, to jest taki koszt noclegu. Koszt śniadania to jest 8 euro, koszt kolacji to jest też około 30 euro. Tak realnie mówiąc, powinniśmy się zamknąć w kwocie 6-7 tysięcy złotych. Ale spodziewam się, że będziemy mieli jakieś fundusze i budżet od sponsorów, tak żeby zminimalizować koszty. Nie potrafię teraz powiedzieć, jaka to będzie kwota, ale musimy pamiętać, że to jest 2 tygodnie podróży rowerem przez te państwa, o których mówiłem, ale także i później tydzień pobytu w Rzymie, czyli 5-6 noclegów i jednocześnie także powrót samolotem, bo tak zakładamy. No i pytanie, co z rowerami? Oczywiście zabrałby je bus, który by z nami jechał, ale wtedy trzeba taki bus wypożyczyć, opłacić jego wynajęcie, a wiem, że no, bus musi być markowy, dobry, bo mieliśmy w ostatniej wyprawie, tripie, pielgrzymce rowerowej z Chełma do Fatimy, różne przygody z busem, więc już doświadczony tą sytuacją, wiem, jakie środki trzeba podjąć, żeby rzeczywiście to było tak, jak trzeba. Okej, dziękujemy. Wyruszacie 14 lipca. Taki jest pomysł, dlatego że jak jubileusz młodych zaczyna się 28 lipca, to chcemy 2 tygodnie jechać. Trasa jest mniej więcej około 1500 kilometrów, czyli mówimy tutaj o średniej dziennie 120-140 kilometrów, tak żeby gdzieś nie zamęczyć ludzi, chociaż wydaje się, taki dystans już jest dużym wyzwaniem, ale wbrew pozorom dla osób, które wiedzą wcześniej, że jadą, tak? To zakładamy, że będą treningi, że ta osoba będzie ćwiczyć. Ja też mamy już taką grupkę na Messengerze osób, które chcą jechać albo się interesują wyjazdem i chcemy zorganizować dla nich wyjazd jesienią i wiosną. Wstępnie gdzieś tam mówiliśmy o weekendzie wrześniowym, ale już widzę, że moi młodzi przyjaciele rowerzyści gdzieś tam mają problemy z tymi terminami, więc będziemy gdzieś tam może ten termin korygować. A pomysł jest, żeby pojechać i kręcić się gdzieś tam w okolicach Zabawy, przy Sanktuarium Błogosławionej Karoliny Kuskówny. A tam też już są małe górki. Tam mamy naszego przyjaciela Grzegorza Kozaka, który był z nami przy okazji ostatniej pielgrzymki rowerowej w Fatimie. Pozdrawiamy go serdecznie, jeżeli ogląda nas. Tam chce nas zaprosić. Natomiast druga taka wyprawa byłaby wiosną. Wszystko to po to, żeby młodych przygotować na trudy pielgrzymowania. Sama pielgrzymka zawsze musi być pewnego rodzaju wysiłkiem duchowym, fizycznym. Dlatego tutaj w przypadku takiej pielgrzymki rowerowej ten dystans dzienny jest niełatwy, ale z drugiej strony wiem, znam młodych takich, którzy jeżdżą 50, 80, 120 km dziennie, a zwykle jeżdżą samemu. A jak się jedzie w grupie, to się jedzie łatwiej i można się do tego przygotować. Dlatego jest taki pomysł, aczkolwiek trzeba powiedzieć wprost, że my jadąc powiedzmy w kolumnie rowerzystów 12-14, bo mniej więcej liczymy się z taką liczbą uczestników takiej pielgrzymki, wtedy jest to jedna osoba prowadząca, która ma mapę, która jedzie na Garminie tak zwanym i wtedy prowadzi grupę, pozostali gdzieś tam się chowają za jej plecami. Więc wtedy odpoczywają, tak realnie mówiąc, chociaż to się wydaje dziwnie, bo pedałować trzeba. Ale jednak jak jest mniejszy opór wiatru, to wtedy wysiłek, który wkładamy w jazdę, jest mniejszy. No i to pozwala nabierać siły na dalsze etapy. No ale chcemy właśnie jechać tak, żeby co 40-50 km były postoje, żeby to był czas na to, żeby zrobić odpoczynek, żeby napełnić wodę w bidonach, żeby może gdzieś sięgnąć po bagaż podręczny i tam zobaczyć, czy mam jakieś żele, czy batony energetyczne, bo to normalnie takie właśnie rzeczy jak żele, jak batony energetyczne musi mieć w trakcie jazdy ze sobą i w czasie podróżowania, pielgrzymowania danego dnia, żeby po prostu je przyjmować i uzupełniać kalorie, które spalamy, żeby mieć siły do dalszej jazdy. Czy każdy może się zapisać na taką pielgrzymkę? Tak, generalnie każdy się może zapisać. Osoby niepełnoletnie będą potrzebowały zgody rodziców. Będziemy przygotowywać odpowiednie formularze w tym temacie, ale też będziemy zwracać uwagę na to, żeby to nie były osoby przypadkowe. Jeżeli ktoś będzie chciał jechać ze mną, powiedzmy po Nowym Roku i będzie mówił, proszę księdza, to co mam zrobić, żeby się przygotować? No to oznacza, że ta osoba już się nie przygotuje, bo
Zwykle taka osoba jeszcze nie ma kupionego roweru, zwykle taka osoba jeszcze nie trenowała jesienią, a wiosną będzie jej trudno. Dlatego dobrze jest przede wszystkim zgłosić się do mnie jeszcze jesienią i samemu też zacząć jeździć, a później gdzieś się umówimy na jakieś treningi. Czy ktoś będzie z Chełma, czy z Lublina. Ja zresztą jestem w stanie nawet pod Lublin sam podjechać rowerem po to, żeby taką osobę zabrać na przejażdżkę. No właśnie. Czy trzeba mieć jakiś specjalistyczny rower, żeby wybrać się na taką podróż? Słuszne pytanie. Oczywiście tutaj nie mówimy o jubilatach, nie mówimy o góralach MTB, bo to już jest, to są rowery na inne okazje. Preferowane rowery to gravel i rower szosowy. Czy to będzie aluminium, czy to będzie karbon, tak naprawdę nie ma to znaczenia. Dla mnie jako starszego księdza z lekkim brzuszkiem na pewno każdy kilogram ma znaczenie. Natomiast w przypadku młodych ludzi myślę, że to jest mało istotne, bo młodzi mają sobie tyle siły i werwy, która jest związana z ich młodością, że dla nich 2 kilogramy różnicy na rowerze w wadze, bo taka jest różnica dość często w wadze między karbonem a aluminium, nie robi różnicy. Gravel jest rowerem bardziej dostosowanym do jazdy w terenie, aczkolwiek też jest uniwersalny, bo można jeździć po szosie, a rower szosowy sam w sobie zawsze jest tylko dostosowany do jazdy po szosie. Czasami na trasie pielgrzymki zdarzają nam się różnego rodzaju trudności, problemy, takie jak kociołby, takie jak czasami gdzieś tam zjechanie z jakiejś nawierzchni szosowej i wjeżdżamy gdzieś w jakąś drogę, można powiedzieć utwardzoną, bo jest na przykład jakiś remont nieplanowany. No i wtedy gravel jest rowerem jak znalazł, więc tutaj jest to dobry pomysł. Więc ja jestem otwarty na każdą propozycję. No, odmawiam i zniechęcam, jak ktoś by chciał jechać przełajem czy góralem, bo to nie są rowery na taką okazję. Super. Dla mnie to brzmi bardzo kosmicznie, taka podróż. Mimo tego, że bardzo lubię jeździć na rowerze, to po prostu dystans między Polską a Włochami to dla mnie naprawdę jakiś... Niemalże wyprawa w kosmos, rower. Ale czy podczas podróży mogą się wydarzyć różne rzeczy? Czy będzie jakiś, nie wiem, bus, samochód, który będzie cały czas z pielgrzymką i będzie zabezpieczał w razie czego różne tak, sytuacje? Ja przez ostatnie kilka lat pielgrzymowałem do różnych miejsc świętych. W 17 roku byłem w Rzymie z dorosłymi. W 21 roku objechaliśmy Polskę dookoła. W te wakacje byliśmy w Fatimie. To są dosyć duże wyprawy, no i tam nagromadziliśmy dużo doświadczeń, zbieraliśmy te doświadczenia. Byliśmy i mieliśmy busa zawsze ze sobą i tak samo też planujemy. Busa, może jedno, nawet 2 busy, bo wiemy też o tym, że młodzież gdzieś jednak potrzebuje nie tylko miejsca, gdzie mogłaby mieć wierzone bagaże, ale także miejsca, gdzie mogłaby rzeczywiście odpocząć. Chociaż zakładamy jedną rzecz, że jak ktoś jedzie, to nie jedzie po to, by odpoczywać w busie, ale jedzie po to, by jechać rowerem. Ale zdarzają się sytuacje ludzkie. Ktoś po prostu osłabnie, ktoś potrzebuje dzień przerwy na rowerze, więc my po prostu jedziemy, a taka osoba spędza ten dzień w busie, regeneruje się i wtedy jedzie dalej. Na pewno będziemy też dobrze ubezpieczeni. Mhm. Mówimy tu o ubezpieczeniu kasko roweru, mówimy tu o ubezpieczeniu od następnych nieszczęśliwych wypadków, mówimy tu także o ubezpieczeniu organizatora. Więc takie wszystkie rzeczy będą zapewnione. No tutaj nie możemy sobie pozwolić na to, żeby jechał z nami lekarz, bo zwykle tak to nie wygląda, to są wtedy duże koszty. Natomiast realnie doświadczony ostatnimi pielgrzymkami, w momencie kiedy mamy ubezpieczenie, coś się dzieje na trasie, mamy busa, dzwonimy, komunikujemy się i wtedy staramy się zaradzić potrzebom, czy to przez leczenie, przez EKUS, czy przez to leczenie, które później będzie opłacone przez ubezpieczyciela. Super. Widzę, że wszystko jest bardzo dobrze już przygotowane, a mamy tak naprawdę rok jeszcze do tego wydarzenia, co jest bardzo zachęcające. Księże Karolu, gdzie można się zgłosić? Tak, ja jestem dostępny w parafii Chrystusa Odkupiciela w Chełmie, ulica Mrozka 2. Jestem także w mediach społecznościowych, mam konto na Facebooku, tam mnie znajdziecie jako Karol Mazur. Jestem także dostępny na Instagramie. Tutaj niestety nie jestem tak operatywny, żeby mówić z pamięci o swoim profilu, ale bardzo szybciutko wejdę na swój profil i tam możecie mnie znaleźć pod xkarol_mazur. Jestem także na TikToku. Na TikToku też jestem dostępny i to jest moje konto małpa xkarol_m.
Mówię to dlatego, bo tam prezentuję różnego rodzaju filmiki, różne zdjęcia z moich wyjazdów, ale także jest tworzone wydarzenie na Facebooku, Chełmska Pielgrzymka Rowerowa Młodych do Rzymu. I tam pod tym wydarzeniem, które jest przypięte do profilu facebookowego parafii Chrystusa Odkupiciela, które jest podpięte pod Centrum Duszpasterstwa Młodzieży na profilu facebookowym i także lajkuje nas mocno Krajowe Biuro Organizacji Światowych Dni Młodzieży, tam także możemy znaleźć informację o naszej wyprawie. Super, to chyba nie pozostało nic innego, tylko się zgłaszać. Zgłaszać i przede wszystkim życzyć powodzenia. Tak, i pamiętać o modlitwie, bo chyba to ważne. A jeszcze nie padło jedno pytanie. Czy jest limit miejsc? Tak, tego pytania nie było. Generalnie limitu miejsc nie ma. Fakt jest taki, że w jakiś sposób ograniczają nas bilety, które pewnie będziemy zamawiać u firmy lotniczej, ale z drugiej strony też mogą ograniczać nas miejsca w busie czy miejsca noclegowe. Realnie mówiąc, ja będę rezerwował bilety już jesienią. Zależy mi, żeby grupa była powyżej 10 osób, wtedy dopiero nasze płatności za bilety będą mogły być uiszczane wiosną. Więc tak na dobrą sprawę ja sobie wskazuję limit, jaki jest. Możemy być nawet i 20-30 osób, ale chciałbym, żeby to była grupa nie większa niż 15 osób. Super. Pięknie. Dziękujemy bardzo i będziemy śledzić. I za rok już się zapytamy, jak było. Tak, mam nadzieję, że będę mógł ponownie przyjechać na Smal. Ja cieszę się bardzo, że mogę tu być co roku. Tak więc pozdrawiam wszystkich smalowiczów i do zobaczenia na szosie, na trasach rowerowych, bo wiem, że wielu młodych ukrywa to, że gdzieś tam jeździ. Może nie każdy się chce pochwalić, ale gdzieś wiem, że dużo jeździcie, więc cieszę się bardzo i liczę na was, na waszą obecność na naszej pielgrzymce. Dziękujemy. Szczęść Boże. A z wami widzimy się już niedługo.